Witam. Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Jednak się wyrobiłem, a więc mogę zacząć o 21:00. Czy dobrze mnie tam słyszycie? Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Wracamy. Szanowni Państwo, dobrze mnie słychać, tak? No to dobrze. Bo jak niedobrze, to można sobie dać głośniej. Gdzieś tam. Widać, słychać, czuć. No to powoli można by zaczynać. Poczekam jeszcze 3 minuty. Bałem się, że nie dojadę, ponieważ byłem na spotkaniu z panią Reniusis, która zaczęła interesować się różnymi ciekawymi rzeczami. No i być może pani Reniusis coś z nami będzie robić. Na pewno zaczynamy jakąś współpracę na temat żywienia. To już w sobotę będziemy na imprezie tutaj w Sopocie, w hotelu. I ma przyjść trochę takich zapaleńców żywieniowych. No ale od czegoś trzeba zacząć, więc zanim zacznę mówić, coś szumi w tyle. Gdzie w Sopocie? Hotel... Kurczę, zapomniałem tej nazwy. Tam jest taki... to jest hotel koło... tam jest ten, jak się nazywa... Płowców, ta ulica, coś z Płowcami. Tam jest obok. To Alicja, napisz mi później, to ja sobie przypomnę, to ci powiem, gdzie to jest. U mnie też nic nie szumi. Mam nadzieję. Zawsze szumi zresztą. Więc tym się nie ma co przejmować. No, także... Może jakaś ciekawa współpraca, a z kim? Bitwy pod Płowcami, dokładnie. Tam jest hotel obok właśnie takiego... To w tym hotelu jest w zasadzie. To będzie zaraz tak, że każdy może tam sobie przyjść. Także kto zainteresowany dobrą żywnością ekologiczną, to zapraszam do tego hotelu, tylko nie pamiętam jakiego. Wszedłem od tyłu, także nawet nie zwróciłem uwagi, jak on się nazywa. Także. No ja tam też będę obserwował, powiedzmy, to, co się tam dzieje. No i z Renatką może uda się wynaleźć jakieś porozumienie kosmiczne. Czy będzie w czwartek audycja? No, jak John będzie w domu, to jasne. Będziemy robić teraz programy bardziej nastawione na przetrwanie. Będziemy skupiali się na takich aspektach związanym z przygotowaniem się do kolapsu. Będziemy o tym mówić w ogóle coraz więcej. Także ja z Johnem akurat te tematy znamy bardzo dobrze i myślę, że te czwartkowe audycje będą bardziej regularne, ale to jest spowodowane tym właśnie, że John dużo jeździ i on nie ma za bardzo też tak czasu, ale myślę, że do regularności wrócimy. Ja myślę na wrzesień, jak już powiedzmy te sezony wakacyjne się skończą i... Hotel Mera. Dobrze, to jest Hotel Mera. Tak jest. Zapraszam wszystkich do Hotelu Mera w sobotę. Chyba tylko o godziny. My tam już będziemy od 9:00. Kolaps zacznie się na jesieni, mówisz. No nie, jeszcze nie, wiesz. Tak, ale to moja percepcja. Dobra, słuchajcie, ja się wylogowywuję. Albo może nie. Po prostu sobie to wytnę.
Tak, no to jak już Alicja napisała, zapraszam do hotelu Meras Fotel w Sopocie o godzinie 9 w sobotę. Będę tam razem z naszym tutaj szefem fundacji Mikołajem. Będziemy tu promować zdrową żywność. Będą koncerty, będzie jakiś DJ, będzie gościem głównym i takim gwoździem programowym, można powiedzieć, Reniusis, która ma takie właśnie aspiracje proekologiczne i fajnie, że się tutaj skontaktowała z nami i będziemy, myślę, próbowali jakiś szerszy kontakt załapać. No, ale to mówię, sobota godzina 9 rano, to będzie trwało chyba do godziny 16, także kto jest w Trójmieście wolny i chciałby ewentualnie zjeść coś dobrego, ewentualnie również kupić jakieś ciekawe warzywa, bo będą, to też zapraszamy. No i będzie Reniusis, oczywiście. No dobrze. Pozwólcie, że wezmę sobie głębszy wdech, ponieważ to wszystko jest czasem bardzo męczące. Rozumiem, że dobrze mnie słyszycie, nie ma żadnych zarzutów co do głośności, dźwiękości. Kolaps czy kryzys ekonomiczny na świecie? Pytasz. Spróbuję odpowiedzieć ci na to pytanie w programie, ok? Bo mam tam taki wątek, także żeby się nie rozdrabniać. Spróbujemy zacząć. Jeszcze momencik, ja sobie tu poustawiam drobne rzeczy. Tak. Ok. Lipiec, witam w programie Global News, w którym tradycyjnie informuję o zagrożeniach, przemianach i ciekawych procesach, które mają miejsce teraz na Ziemi. Jak widzicie, wszystko nabiera coraz większego tempa. Coraz więcej Polaków uważa, że obecna władza nie reprezentuje interesów polskich obywateli i staje się wręcz zagrożeniem dla jakości różnych sfer ich życia. Skala takiego rozczarowania jest widoczna w sondażach, które staram się czasem również pokazywać. Ja oczywiście w nie wierzę. Ja myślę, że to jak najbardziej jest wszystko manipulowane, że te statystyki na niekorzyść rządu są dużo bardziej znaczące i oni się tych właśnie statystyk obawiają. Ja sądzę, że teraz zdrowych ludzi popierających platformę może jest z 10%, może 15%. No, rok 2013 to taki czas, moim zdaniem, coraz intensywniejszej takiej pozytywnej aktywności Polaków, którzy postanowili powiedzieć nie takim rozmaitym patologicznym działaniom władzy centralnej, samorządowej. I właśnie ci obywatele starają się tworzyć nowe inicjatywy związane z postrzeganiem rzeczywistości. Wiele alternatywnych stron zaczyna również mieć coraz większy wpływ na świadomość Polaków i nie tylko Polaków, ale może wróćmy do tego, co się dzieje w Polsce. Pamiętacie, jak Tusk w błyskach fleszy prezentował słynną mapę Europy z Polską zaznaczoną na zielono, jako wyspą pośród morza kryzysu w innych krajach Unii. Była na niej jeszcze jedna zielona plama, to była Grecja, która wówczas szczyciła się gospodarczym wzrostem. Tylko w księgowych tabelach, bo akurat można powiedzieć teraz Grecja stoi u progu bankructwa, ile już nie jest bankrutem, bo tego się tak naprawdę prędko nie dowiemy. Dziś i my znaleźliśmy się w takich tarapatach, a rząd właśnie przeforsował ustawę, dzięki której może dalej zadłużać beztrosko nas, nasze dzieci, wnuki i pewnie jeszcze parę następnych pokoleń. Ekonomiści ostrzegają, to może zakończyć się finansową katastrofą. Czeka nas jeszcze wyższe bezrobocie, podwyżki, wyższe podatki. Dalej, bo już teraz każdy z nas od niemowlaka po staruszka ma niemal 24 tysiące złotych długu. Spłacimy go wyższymi podatkami, rosnącymi daninami na rzecz państwa. Dług już sięga 874 miliardów. Jest coraz wyższy. Rząd właśnie demontuje bezpiecznik, który uniemożliwia mu dalsze zadłużanie się. Także to nie może się dobrze skończyć.
To są najgorsze rządy w historii III RP, ale to już nie jest taką wielką tajemnicą. To w zasadzie nie wiem, jaki PR musiałby się zabrać za to, jak wizerunek Platformy teraz wygląda. Moim zdaniem jest już to całkowicie nie do uratowania. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć we wrześniu, czy w ogóle na jesień, żeby Polacy tak łatwo odpuścili, czy też związki zawodowe, Solidarność i wszyscy inni zrzeszeni, którzy stoją w opozycji do polityki Platformy. Nie wiem, co musiałoby takiego wystąpić, żeby Platforma utrzymała się przy władzy. Być może Tusk wie o czymś naprawdę kosmicznym, może spodziewa się tutaj przylotu kogoś we wrześniu albo w sierpniu, co by oczywiście moim zdaniem całkowicie zmieniło bieg wydarzeń. Także polityka moim zdaniem w tym momencie byłaby, a w zasadzie potrzeby obywateli, na troszeczkę innym planie. No ale zejdźmy może trochę na ziemię, zwróćmy uwagę na to, co się na razie dzieje w tych takich standardowych granicach platformowskiego absurdu, ponieważ kolejny taki ciekawy element tej całej psychozabawy jest: Platforma zamierza powrócić do zarzuconego projektu ustawy z 2007 roku. To jest ustawa, która proponuje zastąpienie inspektoratów ochrony środowiska specjalną służbą mundurową. O co chodzi? Jest to tu powiązane z całą z tą sprawą wielkiej transformacji śmieciowej, która okazuje się już powoli niewypałem, ponieważ miasta mają problemy ze składowaniem, wiele miast jest nieprzygotowanych do tego, ludzie również są niewyedukowani w tym temacie, także problemów jest wiele, ale Platforma oczywiście ma świetny sposób, jak zwykle, na przykręcanie śruby i chce utworzyć policję śmieciową. Także nowy organ, który będzie stał na straży wyrzucania papierków do kosza, który być może powstanie właśnie między innymi po to, żeby trochę zapełnić tą dziurę budżetową, albo zapełnić również kieszenie tych wszystkich firm, które są zrzeszone w te wszystkie procesy związane z oczyszczaniem ścieków. Zresztą śmieci zawsze były dobrym biznesem i nie tylko tu w Polsce, ale w zasadzie odkąd Unia Europejska wprowadza te normy, tak nie do końca jest jasne, kto na tym najwięcej zarabia. Także policja, ciekawe jakie będą mieli mundurki, może takie kurcze, jakieś brązowe, może bo już zielone mamy, białe, czerwone, niebieskich policjantów, no to już nie wiem co tam zostało, jaki kolor. Kolejny ciekawy kolor, jaki możecie sobie niedługo założyć, albo będziecie musieli sobie założyć, to jak widzicie tutaj ma Karl, prezentuje kamizelki odblaskowe, ale to nie jest jeszcze nic takiego, żeby obywateli zachęcać do takich, a nie innych metod zwiększania swojego bezpieczeństwa na drodze. Pieszy, który nie będzie miał po zmroku odblasku, będzie automatycznie traktowany jako sprawca wypadku. I to są nowe ciekawostki, jakie właśnie Sejm uchwalił. Również niewykluczone, że wszyscy Polacy, ci nawet, którzy nie mają samochodów, będą zmuszeni wykupić ubezpieczenie OC. I to jest właśnie cały trik, żeby teraz dodatkowo jeszcze ludzi ciągnąć do odpowiedzialności za wypadki, bo to będzie dodatkowa kasa oczywiście. Ja sądzę, że takich wypadków potrąceń w Polsce nie ma za wiele, ale zmuszanie ludzi do noszenia czegoś takiego jest jednym z kolejnych takich elementów ściągania na ludzi zagrożenia, czy też programowania ich takimi właśnie schematami, w których oni mają się podporządkować takim bzdurom, tak? To już niedługo, tak jak był pomysł z mundurkami dla gimnazjów, tak może niedługo będziemy się ubierać tak jak Chińczycy, a jeszcze, żeby było zabawniej, to na zielono i odblaskowo. Także kolejny ciekawy pomysł, również wyłudzenia dużych pieniędzy z ludzi. No jestem ciekaw, jak ten pomysł się podoba społeczeństwie, bo na razie to jest to tylko omawiane. Kolejny ekspert, który potwierdza pewne takie dosyć druzgoczące informacje, ponieważ o tym, że miasta w Polsce są zadłużone, ja niejednokrotnie mówiłem, te statystyki się czasami pojawiają, to zawsze chętnie się z nimi wami dzielę. To są liczby porażające, oczywiście biorąc pod uwagę
a wszystkie koszty związane z prowadzeniem miasta i jednocześnie to zadłużenie, prawda? A więc mamy tutaj kolejny problem związany tym razem z Mazowszem. Platforma nie daje rady. Zresztą Hanna Gronkiewicz-Waltz teraz bardzo stara się swój budżet zaufania, który podobno jakiś ma, jakiś miała od początku, chciałaby go zachować, stąd takie różne pomysły typu, żeby nie, żeby przekonać ludzi, żeby nie szli na to głosowanie, żeby jej nie odwołali. No ale tu jest problem dosyć rażący, jak tutaj to zacytuję. Marszałek województwa mazowieckiego ogłasza, że nie będzie płacił składki tak zwanego janosikowego, chodzi czyli o wpłatę dokonywaną przez bogatsze samorządy na rzecz biedniejszych i to od września. Mamy w związku z tym pytanie do marszałek Ewy Kopacz, dlaczego odmówiła debaty na ten temat, dlaczego mimo iż została złożona taka propozycja, debata została odrzucona, no miastu grozi upadek, bankructwo, tymczasem oczywiście temat no nie za bardzo chyba leży teraz w gestii rządzących. Bardzo niekorzystny zresztą temat, bo przecież należałoby jakoś sytuację teraz wyprostować, prawda? Przecież Warszawa potrzebuje jak najwięcej specjalistów od wizerunku i nie tylko, a także niesamowitych sukcesów pani burmistrz, żeby w zasadzie móc utrzymać ten bastion. Dla Platformy Warszawa jest bardzo ważna. Oczywiście stolica, wszystkie ministerstwa, wiele takich instytucji, które łatwo jest poobsadzać swoimi, także utrata Warszawy dla Platformy to już będzie zagłada, to już nie będzie porażka. Także będziemy obserwować dalej, co tam ciekawego. Kolejny temat, oczywiście ekonomia, no bo teraz się trzymam ekonomii jeszcze, ale to w jakim stanie jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. No, zresztą te informacje wychodzą z tygodnia na tydzień, bo to jest temat teraz bardzo gorący i ja myślę, że mimo iż Platforma schodzi ze sceny politycznej, no to jednak te problemy pozostaną, one się odbiją na nas. Niby nie ma tutaj nic takiego nadzwyczajnego, bo każda partia, która schodzi, zachowuje się właśnie w taki, a nie inny sposób. Ale tutaj rzecz ma dodatkowy wymiar, ponieważ partia, która miała nas wprowadzić w europejską demokrację, coraz wyraźniej pozuje takie swoje antydemokratyczne oblicze i też te problemy ekonomiczne są albo zamiatane pod dywan, albo omawiane przez specjalistów, którzy kompletnie albo nie mają pojęcia o tym, co mówią, albo mają pojęcie o tym, co mówią i robią celowo ludziom wodę z mózgu. Zresztą coraz więcej pojawia się takich stwierdzeń, że no, między innymi Rostowski kłamie, więc zarzucenie urzędnikowi kłamstwa to już jest no, poważna sprawa, a nie jeden się tutaj temu podjął. Więc jest to taki kaliber coraz grubszy moim zdaniem, że to jak to czują, co niektórzy mówiąc o tym, że we wrześniu czy tam w okolicach późnej jesieni nastąpi gwałtowne pogorszenie się sytuacji ekonomicznej nie tylko w Polsce, ale i w Europie, można powiedzieć, że te opinie zaczynają się pokrywać i wszystkie te rzeczy, które za chwilę Wam powiem, a zwłaszcza w związku z tą sytuacją ekonomiczną w kraju zaczynają mieć pokrycie już w tych zapowiedziach. Zresztą no, wielu takich polskich ekonomistów, których ja się głównie trzymam, Rybiński, poseł Kuźmiuk, Janusz Szewczak, ja traktuję ich jako autorytetów i oni tak właśnie już na początku tego roku mówili, że we wrześniu będzie już coraz ciężej, że z tych ich wyliczeń, jakie oni przygotowali, było to już jasne na początku tego roku. Niemniej jednak Rostowski ze swoją świtą ekspertów no, dalej uważają, że nie popełnili błędu. Zawsze się znajdzie przecież jakiś powód ku temu. A tu mamy taki kolejny, można powiedzieć, news związany właśnie z tą sytuacją na Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
No nie przychodzą pieniądze, no. Każdego miesiąca z budżetu kasy FUS przekazywane jest średnio 3 miliardy, jednak w czerwcu państwowy ubezpieczyciel dostał zaledwie 88 milionów. W sumie w pierwszej połowie tego roku przekazano 14,8 miliarda z zaplanowanych 37. Także widzicie, te sumy są ogromne, bo to jest niemal połowa i ja sądzę, że no, dlatego takie pomysły typu noszenie jakichś świecących kurteczek, czy też policja śmieciowa, co my tam jeszcze mamy, radary, co jeszcze w kolejności, bo oni będą tak te rzeczy nadal moim zdaniem przykręcać, ale tu nie chodzi o kasę. Ale to jest moje prywatne zdanie. Tu bardziej chodzi o wyćwiczeniu na obywatelu takiego poczucia zwierzchnictwa takiej struktury, jak jest państwo, czy Unia, czy rząd światowy. Takie oswojenie się z narzuconymi pewnymi zasadami, no, które ostatnio okazują się coraz po prostu głupsze. A to jest jeszcze nie wszystko, bo ja tu mam jeszcze inne głupsze rzeczy na dzisiaj. Przejdę dalej. Co się dzieje w OFE? No to też temat rzeka. W zasadzie nie jest to temat, który da się tak szybko zamieść pod dywan. Cała ta sprytna akcja, która bynajmniej przez Janusza Szewczaka, głównego ekonomistę Skoku, jest oceniana jako największy przekręt chyba w historii finansów europejskich. Bo numer z Cyprem jest moim zdaniem przedszkolem przy tym, co oni tu chcą zrobić. No ale jest tutaj taki bardzo ciekawy komentarz, że takie działanie może wywołać niepokoje takie na warszawskim parkiecie. Obligacje zgromadzone w OFE zawsze można umorzyć, a wirtualną gotówkę zapisać na danym koncie w ZUS. Natomiast w przypadku akcji pojawia się istotny problem z ich ulokowaniem. Ich sprzedaż oznacza dużą podaż, co może doprowadzić do znacznej przeceny zdobywanych walorów. Chodzi m.in. o zatwierdzenie sprawozdań finansowych czy decyzję o podniesieniu kapitału zakładowego. W przypadku podjęcia takiej decyzji o przeniesieniu akcji posiadanych przez OFE do ZUS pojawiają się obawy dotyczące zdolności tej instytucji do bieżącego zarządzania posiadanym pakietem akcji i wykonywania uprawnień korporacyjnych. Brzmi to bardzo, bardzo, tak można powiedzieć, ekonomicznie, ale jest to ekspert tutaj w tej dziedzinie. Nazwisko mi gdzieś umknęło. W każdym bądź razie jest to forma jakiegoś czarnego PR-u platformy, która wypowiadając się na temat funduszy emerytalnych ma zniechęcić Polaków do prywatnych instytucji zarządzających pieniędzmi ubezpieczonych czy też gromadzonych w drugim filarze i wyrobić w obywatelach takie przekonanie, że ZUS gwarantuje pewne emerytury teraz i w przyszłości. No, zgodnie z takim założeniem Rostowski powtarza to jak pacierz, że gdyby nie konieczność przekazywania środków z budżetu do otwartych funduszy emerytalnych, to Polska miałaby znacznie lepszą relację długu do PKB, a emerytury Polaków byłyby godziwe. Także wszyscy są winni, tylko nie on. Oczywiście statystyki pożyczania pieniędzy porażają. No, ten minister finansów, belka przy nim to jest przedszkolak, moim zdaniem. Choć obaj są po jednych pieniądzach. A jeśli już jesteśmy o pieniądzach, to może wejdźmy tutaj na fraktal wyżej. Proponuję temat Europy, ponieważ zdarzyła się tutaj znowu bezprecedensowa sytuacja, a właściwie precedensowa. Ktoś się w końcu wyłamał i ktoś zamierza spłacić. I z tego, co się tutaj możecie zorientować na gospodarce.pl, Orban po całym zamieszaniu z Międzynarodowym Funduszem Walutowym stwierdził, że chce tą pożyczkę, którą zaciągnął, spłacić od razu, teraz, rok przed wymaganym terminem. Węgry mają te pieniądze, chcieliby to jak najszybciej załatwić. Pożyczyli w 2008 roku, wtedy bankrutującym Węgrom. To był oczywiście pakiet ratunkowy na 20 miliardów euro. No i okazuje się, że polityka względem Unii Europejskiej Orbana staje się coraz bardziej, no, coraz odważniejsza, bo tym samym można powiedzieć, że on też chce pozbyć się zagranicznych banków, zmniejszyć ich tam ilość do, no nie 50%, tych banków zagranicznych oczywiście.
No i całkowicie wypinając się na Unię Europejską, bo to te działania, które wykonuje Orban już od wielu miesięcy, z mojej perspektywy, jasno sugerują, że ten prezydent stara się w jakiś sposób też pokazać innym, że można, tak jak powiedzmy zrobiła to Islandia, można się postawić murem, można tutaj w jakiś sposób wojować, no bo przecież co? Nikt nie potrzebuje banków, tak jak oni potrzebują nas. Kolejny temat. Myślę, że również zgodny z tym, o czym mówiłem, to jest to, co się na Cyprze dzieje, bo ludziom się wydaje, że to już tak koniec, tak, że coś tam wzięli tym Cypryjczykom z tych kont i w zasadzie będzie można takie rzeczy robić dalej. I właśnie po to moim zdaniem był eksperyment Cypru, bo ja to nazywam eksperymentem takim socjalnym, społecznym, który miał na celu oswoić ludzi z takim procederem okradania nas z tej takiej własności prywatnej, tak? Można powiedzieć, że to wszystko, co się działo wcześniej, to była tak naprawdę symulacja. Nie było jeszcze pewne, kto te pieniądze straci. Były pewne założenia, ale teraz widać, że jednak stało się to faktem. Te pieniądze ci klienci największych cypryjskich banków stracą, a więc stracą każdy z nich o depozycie większym niż 100 tysięcy euro, straci 47,5% swoich pieniędzy, także czekamy na następne kraje. Wariant Cypru w tym wydaniu przechodzi bardzo cicho, widzicie, w mainstreamie nie bardzo się o tym mówi, ale to dlatego, bo tam ludzie się już z tym oswoili, już tam pewne rzeczy być może zdążyli sobie w jakiś sposób zrekompensować. Tymczasem, jak widzicie, Unia Europejska, a właściwie banki, usankcjonowały już taki, a nie inny proceder strzyżenia owiec. A na razie owce są ogłupiane. Potem przyjdzie czas golenia, strzyżenia, jak zwał, a potem inne różne rzeczy, o których również mówimy. I tak też może i w tym temacie Unia Europejska planuje stworzyć niezależną agencję wywiadowczą. I tu pytanie, sondaż, czy to taka odpowiedź na działanie Amerykanów, bo można by oczywiście łączyć pewne rzeczy ze sobą, do czego taki wywiad jest nam potrzebny. No, ta agencja, która ma być stworzona przez Unię, ma powiedzmy działać na zasadzie pilnego reagowania, jak tutaj czytamy, aczkolwiek całość ma być wykorzystywana dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i obronności terytorium Unii. I to jest podobno doniesienie anonimowych urzędników unijnych. Komisja wydała specjalny raport, w którym opisuje konkretne kroki zmierzające do realizacji europejskiej współpracy obronnej. Utrzymanie i rozwój zdolności obronnych pomimo poważnych ograniczeń budżetowych będzie możliwy tylko wtedy, jeśli zostaną podjęte daleko idące reformy polityczne i strukturalne. Nadszedł czas, aby podjąć ambitne działania. Taki pojawił się raport. Według nieoficjalnych źródeł szef unijnej dyplomacji Catherine Ashton, Komisji Europejska, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i uwaga, Polska wyrażają swoje poparcie względem takich planów. I z czym się te plany wiążą? No tak, jeżeli chcemy mieć agencję wywiadowczą, to my musimy patrzeć na ludzi z góry. I tu mamy informacje ze zmian na ziemi. Unia Europejska tworzy własną armię dronów. Ja już o tym mówiłem. To jak najbardziej zostało wymyślone po to, żeby to sobie latało samo, decydowało samo, no i w zasadzie było tańsze w eksploatacji i można powiedzieć, że Orwell przyspiesza, można powiedzieć inaczej, NWO przyspiesza z co niektórymi rzeczami. No ja nie wiem, na ile to już jest wdrożony program, a na ile w zasadzie jest to oswajanie ludzi z takim procederem. Przedstawiono propozycje mające na celu wzmocnienie przemysłu zbrojeniowego Unii. Według wstępnych szacunków, oczywiście są tu jakieś miejsca, 400 tysięcy osób, które mogą znaleźć zatrudnienie.
Ale to nie ma znaczenia, bo samo chodzi właściwie o to w tym wszystkim, że Unia już się szykuje na takie militarne podejście do swoich obywateli. I no, jak widzicie, tak jak dotychczas w zasadzie Unia zasłaniała się ONZ-em, czy też NATO, tak teraz Unia przechodzi jakby do planu wdrożenia swojego systemu obronności. No, ale znając, powiedzmy, całą tą mentalność, historyjkę, dokąd to wszystko ma nas zaprowadzić, to możecie wyciągnąć sobie jasne wnioski. NWO pełną parą nadal. Tak mógłbym to tutaj krótko skomentować. Zostawmy temat dronów. Nie wiem, czy to dobrze widać. Atak na niemieckie koszary w Bundeswehrze. To jest w ogóle ciekawe, bo jacyś sprawcy dokonali 3 dni temu, w nocy z 26 na 27 lipca, atak na jednostkę wojskową w Havelbergu, niszcząc co najmniej 16 pojazdów wojskowych, parking na terenie jednostki, gdzie znajdowały się pojazdy, obrzucono materiałami zapalającymi. 10 milionów euro strat. No ale warto by się zastanowić, kto mógłby w taki bezczelny i w ogóle kto mógłby się tak ośmielić zaatakować armię niemiecką, bo oczywiście ta informacja też się pojawiła w mediach mainstreamowych, ale no, można powiedzieć, że podejrzenie w pierwszej kolejności padło na takich ludzi związanych z, można powiedzieć, takim, jak się to mówi, jest takie słowo, apartheid, nie, po polsku. Można powiedzieć, z pacyfistami, tak, bo to akurat może być przejaw tego, aczkolwiek to może być wszystko, łącznie z tym, że mamy tam bardzo dużo muzułmanów i o muzułmanach właściwie to będziemy też trochę mówić za chwilę. O, właściwie to teraz, tak mi chciałem to połączyć. Niemieckie koszary, bractwa muzułmańskie, o co tu chodzi, bo wiecie dobrze, że cały czas sytuacja na linii Iran, Syria, oczywiście cały ten Bliski Wschód, bo to nie gaśnie już odkąd ja robię programy, to w zasadzie ten temat nie ma swojego końca, robi się coraz gęściej, ale ta gęstość chyba nie ma też końca, chociaż wszystko znowu wygląda tak, jak miało się rozwiązać teraz. Mam na myśli tutaj ostatnią decyzję Unii Europejskiej w sprawie uznania Hezbollahu za agencję terrorystyczną. Ta decyzja nie spodobała się liderowi Hezbollahu i no, stwierdził on, że wszystkie te sankcje, które zostały nałożone wcześniej na ten ruch, w ogóle nie zadziałały i też nie powstrzyma to Hezbollahu w dalszych działaniach. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Hezbollah ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w Syrii i akurat Syria jest takim tematem, który moim zdaniem wchodzi również w taką trochę gęstszą atmosferę, ponieważ pojawia się coraz więcej informacji o tym właśnie, jak Syria zaczyna pokonywać, można powiedzieć, tą całą mieszankę syjonistów, bo tam kto walczy, to jest bardzo ciężko jednak stwierdzić jednoznacznie, bo najemników maści krwi jest tam bardzo dużo, Al-Kaida, no chyba wszyscy, kogo tylko mogli teraz wrzucić tam syjoniści, także można powiedzieć, że się pewien problem ma szansę rozwinąć pozytywnie, ponieważ tak jak donosi tutaj prisonplanet.pl, te dwa największe miasta, a w zasadzie jedno, słynne Homs, ma szansę niebawem całkowicie uwolnić się od terrorystów i to można by powiązać z takim mainstreamowym szaleństwem związanym z propagowaniem tego reżimu, który w zasadzie nie jest reżimem, jak dobrze wiecie, aczkolwiek szykuje się wojna i ona jest już jakby w takiej fazie, można powiedzieć,
Na prosty rozum, chociaż jeżeli taką kolebką tych terrorystów było to Homs, które na okrągło w zasadzie było odbijane, czy przechodziło z rąk do rąk, i Bractwo Muzułmańskie, które jest niby tym takim nowoczesnym, można powiedzieć, instrumentem, jakim była Al-Kaida, teraz spełnia to moim zdaniem Bractwo Muzułmańskie. Ta sama historia również w Egipcie, ale do tego za chwilę. Bractwo Muzułmańskie przegrywa tutaj, Bractwo Muzułmańskie przegrywa w Libii, Bractwo Muzułmańskie przegrywa również w Egipcie, i to jest taki może sygnał dla tych, którzy orientują się w tych grupach, a w zasadzie w tych konfliktach, w tych stronach tych konfliktów, bo można powiedzieć najprościej, że po jednej stronie mamy ludzi, którzy nie chcą nowego porządku świata, a po drugiej stronie całą resztę, również z ignorantami i z tymi, którzy kompletnie mają to gdzieś, prawda? Ale wychodzi na to, i z tych informacji, które ja zebrałem w tym tygodniu, że jakby ten sterowany islam z syjonizmem zaczyna przegrywać. To znaczy, ta przewaga, o ile ona była, jest coraz bardziej widoczna. Stąd myślę, to zagęszczenie wydarzeń w mainstreamie, bo nie fajnie by było teraz, gdyby w Ameryce czy też w Unii musieli stwierdzić, że brak pieniędzy, czy też przegrali wojnę, czy też nie wiedzą, co zrobić, prawda? Także ja się spodziewam aktu desperacji ze strony Amerykanów. Oni już tam są, zresztą są tam od dawna. Cały Bliski Wschód, rejon Cieśniny Ormus, tak naprawdę czeka na znak, na sygnał. Jak wiecie, chociażby ze scenariusza, jak jeszcze starał się przekazać Amerykanom były prezydent już teraz Iranu, jeżeli cokolwiek spadnie na amerykańskiego, cokolwiek, bomba, wejdą wojska oficjalnie czy coś w tym stylu, wszystko co tylko lata leci prosto w Izrael. Także to się to wszystko skomplikuje. Oczywiście Rosjanie jako sojusznicy Syrii też tam są. Także coraz więcej pojawia się artykułów mówiących o tym, że trzecia wojna światowa ma potencjał wybuchu właśnie w Syrii. Tego konfliktu może wiele zależeć. Mam nadzieję, że jakoś się to rozładuje. Nie potrzebujemy wojny teraz. Nie potrzebujemy wojny w ogóle. Kolejny kraj, jak wspomniałem właśnie, i tutaj mam Libię. Ten sam scenariusz w zasadzie, bo jak wiecie, Amerykanie z Libii nigdy nie wyszli. Po zabójstwie Kaddafiego w zasadzie jest tam też taka sztuczna, można powiedzieć, organizacja, bo to Bractwo Muzułmańskie to dla wszystkich znawców tematu, naprawdę jest to temat, ci, którzy oczywiście wiedzą co nieco na ten temat, to jest strasznie skomplikowane. Te odłamy, te plemienia, te szczepy ich. Aczkolwiek ogólnie jest to na Bliskim Wschodzie tak określane jako Bractwo Muzułmańskie, i jest to organizacja, która moim zdaniem obecnie w tych krajach arabskich stymuluje tą taką fałszywą opozycję, ale nie opozycję polityczną dla panującego rządu, tylko opozycję, która ma na celu ułatwienie polityki elit. Także taka sama sytuacja jak w Syrii, można powiedzieć. I tu taka rzecz jeszcze, bo zaciekawiło mnie to bardzo, może to nic takiego, bo spotkałem się z tym pierwszy raz. Mamy taki traktat podobno, który, jak widzicie, pozwala Rosjanom na loty obserwacyjne nad Polską. Co mnie zainteresowało, to jest to, że corocznie Polska wykonuje 3 loty obserwacyjne jako państwo, strona tak zwanego traktatu o otwartych przestworzach. Z tego właśnie traktatu skorzystają Rosjanie i będą sobie latać nad naszym krajem. No i mamy 2 takie loty w przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej i jeden na Białorusi w przestrzeni powietrznej Ukrainy. Dla mnie to jest oczywiście zastanawiające, jak sobie Rosjanie będą latać przez 72 godziny, robić zdjęcia. No i wszystko jest okej. Okay. Ciekawe tylko, gdzie my latamy. Dokąd Radek wysyła nasze samoloty szpiegowskie. Także Rosja rozpoczyna te loty obserwacyjne.
Będą one trwały do 19 kwietnia i można sobie tutaj wyciągnąć wiele ciekawych pytań, aczkolwiek dla mnie to jest potwierdzenie tego, że jakby już ten kraj leży tam już na wschodzie i robią sobie u nas co chcą. Teraz będzie trochę o bezpieczeństwie, bo to temat, kurczę, też taki na topie, można powiedzieć. Amerykanie się skarżą. Pentagon zrobił bardzo ciekawy dokument na ten temat. No, są może przerażeni, że może ktoś jest lepszy od nich. Cytat z tego dokumentu: przez wiele lat podmioty z Azji Wschodniej i Pacyfiku wykazywały silny interes w odniesieniu do amerykańskiej elektroniki odpornej na promieniowanie, stwierdza raport Służby Obrony Pentagonu. Technologia, którą interesują się zagraniczne wywiady, to elektroniczne komponenty odporne na działanie promieniowania jonizującego powstałego np. w konsekwencji wybuchu jądrowego. Ok, taki jest powód. Oczywiście wszyscy inni, którzy boją się może takich działań szpiegowskich, bo tutaj w raporcie jest wymienione przede wszystkim zagrożenie ze strony Chin, ale co ciekawe, tu jest właściwie wątek o użyciu, o jakby stworzenia systemu, który miałby ostrzegać przed użyciem impulsu elektromagnetycznego. Teraz w kinach będzie taki film chyba właśnie o takim ataku. Zresztą jest, ostatnio też obejrzałem film na temat potencjalnych zagrożeń związanych z bronią typu EMP. Tak to się chyba nazywa, tak? Electromagnetic Pulse, tak. Ale tu mam kontekst szpiegostwa. Amerykanie boją się użycia takiej broni. I też w ogóle jakby zwracają uwagę na ten problem, że Chińczycy szpiegują też ich. Ale ja bym chciał wrócić może do naszego Snowdena i do tych rzeczy, które ostatnio poruszyły opinię publiczną, chociażby w Niemczech, jak mówiłem o tych protestach. Tam ludzie mają naprawdę fioła na tym punkcie, na temat, na punkcie właśnie bezpieczeństwa i inwigilacji. No mam, że w Ameryce, jak wiecie, są nie tylko inwigilowani potencjalni terroryści, ale również ich znajomi i znajomi znajomych. Wydaje się, że po ujawnieniu billingów na ogromną skalę oraz programu PRISM, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna się tylko gęsto tłumaczyć. Niestety okazało się, że agencja ma jeszcze pewne sekreciki, które dopiero co wyszły na jaw i znowu oburzyły opinię publiczną. John Chris, wicedyrektor agencji, był przesłuchiwany przed Komisją Sądowniczą Izby Reprezentantów i przyznał on, że analitycy Narodowej Agencji Bezpieczeństwa, sprawdzając dane podejrzanego, mogą dodatkowo sprawdzić dane dotyczące dwóch lub trzech tak zwanych skoków do potencjalnego terrorysty. Chodzi o to, że jeżeli śledzę jakiegoś terrorystę, a zna się z kimś jakaś inna osoba, to jest to drugi skok, a jeżeli jest jeszcze trzeci skok, no to wiecie, także zawsze powód jest dobry, żeby szpiegować innych. Debata o inwigilacji nie podzieliła sceny politycznej na front zwolenników i przeciwników inwigilacji, zresztą nie tylko w Stanach, ale w Europie również. Jakoś temat zszedł. Snowden coś powiedział, ludzie to ok, wykrzyczeli, przemielili to, jak ja to mówię, i efekt taki sam jak cała ściema z WikiLeaks. Ujawnił może prawdę, może nieprawdę, bynajmniej nie ujawnił nic takiego, o czym ja bym nie wiedział. I oczywiście wielu z was, bo wiele tych rzeczy już było w jakiś sposób przekazywane, tak czy inaczej, no ale tak naprawdę ludzi to nie rusza. To, co się dzieje w Ameryce, to, co się dzieje teraz w Europie, jeżeli chodzi o kontrolę jakości informacji, a w zasadzie jej brak, jakości poufności chciałem powiedzieć, a więc to, do czego już się posuwa władza, żeby monitorować obywateli, to jest już, bo tu już mamy konkretne dowody praktyczne, to już te doniesienia Snowdena, czy wiele innych rzeczy, które teraz wypływają, to już są
rzeczy oparte na jakimś okresie czasu działania tych systemów. Ale ludzi to w ogóle nie rusza. Tylko powiedziałem, w Niemczech, bo to mnie zaskoczyło, w Niemczech był protest właśnie przeciwko takim procederom, a w Polsce, no widzicie, jest jak zwykle. ACTA zrobiło może trochę zamieszania i tak jak czułem, ACTA była takim wentylem bezpieczeństwa. Tak samo sprawa z Cyprem. Zwróćcie uwagę na to, jak oni to robią. Wrzucają najpierw ludziom informację, która niekoniecznie jest prawdziwa, która niekoniecznie ma mieć miejsce. Ludzie się, powiedzmy, w jakiś sposób buntują, drażnią tymi rzeczami, ale potem, kiedy te rzeczy wchodzą w życie po jakimś czasie, ludzie w ogóle nie reagują. Także to jest taka bardzo ciekawa tutaj taktyka. Ale inny temat. ONZ jest odpowiedzialny za epidemię cholery na Haiti. Ja pamiętam program, który robiłem na ten temat. To było bardzo ciekawe, bo było tam trzęsienie ziemi w 2010 roku i można powiedzieć, że zaraz szybko pojawili się tam Amerykanie, zaraz była tutaj taka ciekawostka związana z tym, że oni tak bardzo chcieli się zaopiekować tym krajem i już wtedy pojawiły się informacje, że no tam wcale to ONZ nie pomaga. Oczywiście te rzeczy nie były tutaj szeroko komentowane, ale w mediach nie mainstreamowych to się pojawiało. A teraz już mamy konkretny dowód na to i to jest temat gruby. No, słuchajcie tego. Oskarżone jest ONZ o wywołanie epidemii cholery na Haiti. Oni to oskarżenie początkowo odrzucali, twierdząc, że nie ma to żadnych dowodów naukowych. Na to sekretarz generalny Ban Ki-moon wyznaczył 2 lata temu naukowców z międzynarodowych ośrodków badawczych, którzy mieli ustalić źródło cholery na Haiti. Eksperci mieli pełen dostęp do danych, raportów, placówek i personelu ONZ, zachowując przy tym pełną niezależność. Okazuje się, że tak zwane błękitne hełmy rzeczywiście mogły wywołać tą epidemię i tu mam taką właśnie ciekawą właśnie koncepcję tego, jak oni to zrobili. Zmiany na ziemi fajnie to opisały. Raport ten został wydany w 2011 roku, ale to oczywiście się musi wielokrotnie potwierdzić przecież. Jakiś naukowiec, szaleniec, niezależny musi się pod tym podpisać, żeby widocznie takie rzeczy wypłynęły na powierzchnię. Właśnie chodzi o to, że żołnierze ONZ-u zatruwali wodą. W zasadzie zatruwali wodę ekstrementami i tutaj mam taki opis, że dokładnie żołnierze z Nepalu wylewali odchody do pobliskich rzek, z których mieszkańcy wielu miast czerpią wodę. I teraz ofiary epidemii zagroziły ONZ-owi wielomiliardowymi pozwami, a ich prawnicy twierdzą, że organizacja łamie prawo, unikając odpowiedzialności za sprowadzenie cholery na Haiti. W maju zapowiedziano, że jeśli w ciągu 60 dni, w maju, czyli mają 2 miesiące na to, a w zasadzie czas im się już kończy, jeżeli się tutaj w jakiś sposób nie stosunkują do tego, no to prawnicy wytoczą setki procesów o odszkodowanie. Jestem ciekaw, bo to widzicie, informacja pojawiła się przedwczoraj tutaj, a te 2 miesiące kończą się w sierpniu. Także to też powinno być, myślę, głośno komentowane. Także się będę temu przyglądał, bo taki proces byłby raczej, no, dla ONZ-u to byłby cios też. Tak jak dla Platformy Warszawa, tak samo tutaj moim zdaniem byłoby to znaczące posunięcie. Dobrze, ostatni temat na dzisiaj. Bardzo mnie interesuje i wszystko, co się będzie działo w tej materii, będę starał się Wam na bieżąco tutaj pokazywać. Kolejna ekipa naukowców, którzy przebadali system zimnej fuzji EKAT, tym razem to Szwedzi. Nie wiem, czy się zagłębiać w to, bardziej tutaj cytując, o co chodzi, temat dobrze znacie. Zimna fuzja jest faktem, nie jest żadną teorią. Zimna fuzja stanowi problem dla współczesnej nauki, dla współczesnego paradygmatu naukowego. Mamy kolejne niezależnych ekspertów, którzy badają, powiedzmy, te wynalazki
Rossiego, bo on tych ekatów ma kilka różnych typów, można powiedzieć, różnej mocy się one, tak się one dzielą. W każdym bądź razie kolejny kraj, który najprawdopodobniej również no, potwierdza to, że to już wszystko przecież działa i to działa od wielu lat. Co ciekawe, jest właśnie to, że dopuszcza się w Szwecji również do takich konferencji, do takich spotkań, że też urząd patentowy w jakiś sposób nie próbował tego zablokować i że oni, można powiedzieć, no niewiele chyba z tym mogą zrobić. To jest dla nas bardzo pozytywna informacja, bo jak wiecie, czy nie wiecie, o tym właśnie będę mówił więcej z Darkiem, ponieważ akurat on się na tym też dobrze zna i może potwierdzić właśnie, że kolejnym etapem działalności NWO po wywołaniu kolapsu albo w międzyczasie, aż trudno powiedzieć, w jakim tutaj scenariuszu będzie się to wszystko rozgrywać, ale jeżeli odetną nam gotówkę, to kolejnym etapem jest odcięcie nam prądu. Trochę wyobraźni trzeba mieć, żeby sobie spróbować to wyobrazić. Co by się stało z takim narodem jak nasz bez prądu i bez gotówki? No bez gotówki dalibyśmy radę, ale z prądem byłoby już ciężko, co niektórzy mieliby problem wstać z łóżka nawet bez internetu czy też bez innych takich udogodnień energetycznych. Dlatego warto mówić o tym, że wolna energia jest już na Ziemi, jest już testowana. Jest to oczywiście element niezbędny w całej tej transformacji świadomości teraz i warto to obserwować i warto te rzeczy nagłaśniać. No, ja myślę, że to będzie w tym programie chyba wszystko. Nie widzę pytań, ja nie odpowiadam na pytania zazwyczaj, bo ja się na tym wszystkim niespecjalnie znam, także akurat w kwestiach technicznych co do ECAT to niewiele wam powiem, aczkolwiek z takich moich oględzin, jakie kiedyś poczyniłem, stwierdzam, że to jest technologia, no, która by, gdyby coś się zadziało rzeczywiście, w sensie takim bardzo, bardzo niedobrym, tak już powiem dualnie, ale to ECAT, biorąc pod uwagę możliwości, czy też w ogóle sam sposób wykonania tego, zbudowania takiego urządzenia, przeliczając to na moc, jaką ono daje, no to wystarczy. To jest nawet nie jest bardzo skomplikowane i dlatego myślę, że globaliści będą mieć duży problem z tym ECAT-em, bo ja sądzę, że jak się potwierdzą kolejne testy, znajdzie się w końcu jakiś szalony sponsor, który nie będzie bał się sfinansować masowej produkcji tych ECAT-ów, tych mniejszych, bo tam jest ten jedno kilowatowy jest jeszcze tam w granicach koszt, zobaczcie, 4000 euro, około tam 3-4 tysięcy euro, ale to jest informacja z zeszłego roku zresztą, to koszty mogły się zmienić, może jest jeszcze tańsze, ale w granicach polskich starych 10 tysięcy złotych macie energię do zasilenia domu, bądź nawet dwóch z przydatnością, bo tam jest chyba, pamiętam, 20 lat. 20 lat to urządzenie działa. Za 10 tysięcy prądu na 20 lat? Pomyślcie sobie. No, myślę, że w tym programie to będzie wszystko. Przypominam o naszej grupie facebookowej. Tam się zawsze można wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. Także grupa Wolna Ludzkość. Również dalej rozwijamy te nasze portale społecznościowe. Te wszystkie nasze portale teraz trochę mocniej przyciśniemy. Mam nadzieję, te tematy. Chcielibyśmy mieć taką lepszą gotowość bojową na wrzesień. Ja też zakładam, że wrzesień będzie już chyba takim czasem, kiedy wielu ludzi się obudzi. Zobaczę przynajmniej, do czego to zmierza. Przynajmniej poczuję, można powiedzieć, ten potencjał. Oczywiście wielu nadal nic nie poczuje, dalej będzie spało, dalej w żaden sposób nie będą w stanie odróżnić realizm od Matrixa i też może z taką refleksją was dzisiaj zostawię. Spróbujcie się zastanowić, jak genialny jest Matrix, jak ciężko jest się z niego wyrwać, żeby myśleć, żeby widzieć te rzeczy inaczej,
No i jak wielu ludzi przez to jest uśpionych, prawda? I to jest właśnie ten wniosek na dzisiaj, być może dla was, że no, ten system się wali, ale on jest tak skonstruowany, że nawet samego procesu zawalania się ludzie nie widzą. Oni to zobaczą w ostatnim momencie. Jak ekonomia, bo ja myślę, że ekonomia, zawalenie się ekonomii spowoduje przyspieszone takie ząbienie. Ludzie momentalnie stracą poczucie celu i to już będzie gwóźdź do trumny w zasadzie. No ale do tego czasu, ja myślę, jeszcze minie trochę wydarzeń, trochę nieciekawych rzeczy będzie się pojawiało, takich, które myślę już politycznie dadzą ludziom do myślenia, bo te rzeczy, które dziś wam przytoczyłem, oczywiście większość ludzi kompletnie by zignorowała, bo oni się będą czuli bezpieczni i wdzięczni z Unii Europejskiej za tak wspaniałe nowatorstwo jak drony, a my doskonale wiemy, że no, poza Matrixem te rzeczy nie są człowiekowi do niczego potrzebne, one służą do kontroli, do wyniszczenia nas i tak dalej, także z refleksją na dzisiaj starajcie się, spróbujcie również spojrzeć na ten Matrix, na ten chory świat z innej perspektywy, wyciągając takie wnioski właśnie o ich twórcach. Jacy byli twórcy tego Matrixa, jacy są, że wyprodukowali wam taki świat, że w zasadzie większość waszych znajomych nie jest w stanie się z niego obudzić. Także to jest Matrix i tym aspektem będę dzisiaj kończył. Na zakończenie pozdrawiam was wszystkich i życzę wytrwałości i spokoju w nadchodzącym trudnym czasie. On będzie trudny, a dla jednych bardzo trudny, no ale ja myślę, że wszyscy damy radę. Także dziękuję wam za uwagę, zapraszam znowu za tydzień i polecajcie mój program znajomym.